Cześć, z tej strony Mateusz Przebięda. W dzisiejszym krótkim materiale filmowym chciałem Wam opowiedzieć o najprostszym zestawie federowym, takim, z którego ja korzystam w zasadzie od początku mojej przygody z federem i wracam do niego cały czas. To jest zestaw, który sprawdza się doskonale niemal we wszystkich warunkach, no, być może poza łowieniem takim bardzo dystansowym. Natomiast w każdej innej sytuacji to jest zestaw, który naprawdę będzie bardzo funkcjonalny i jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z federem, to przede wszystkim nakłaniałbym do tego, żeby od tego zestawu zacząć, a jest to zestaw ze zwykłą skrętką, zestaw żyłkowy. Jak taki zestaw wykonać? No przede wszystkim musicie mieć na swoim kołowrotku żyłkę. To jest absolutna podstawa. Natomiast dalej do budowy tego zestawu potrzebujecie minimum akcesoriów. W zasadzie potrzebujecie tylko jakiś łącznik, do którego będzie zapinać Was koszyczek. To może być zwykły Federbeats lub taki Federlink, jaki ja mam tutaj. To jest Federlink plecionkowy, moim zdaniem najlepszy, jaki może być, z tego względu, że nie jest on sztywny, jest on bardzo lekki, wyposażony w małą agrafkę i w niewielki ceramiczny koralik, który nie przeciera się ani na żyłce, ani na plecionce. A ponieważ będziemy dzisiaj łowić w płocie, no to ja swój zestaw oprę na tego typu Federlinku. No i co? Każdą budowę zestawu rozpoczynamy od tego, że na żyłkę naciągamy nasz łącznik czy federlink. O, w ten sposób, tak jak tutaj widzicie. Oczywiście on jest montowany przelotowo. Dalej, żeby ten federlink nam nie suwał się na szypon, musimy sobie go zablokować stoperkiem. Montuje się go bardzo prosto. Na końcu każdego stoperka mamy taką pętlę. W tą pętlę musimy wprowadzić naszą żyłkę. W ten sposób. I dalej na żyłkę ściągamy stoper. O, tak jak teraz widzicie. O, zobaczcie. Tutaj już mamy żyłkę złamaną na pół. Ciągniemy za tą część po lewej stronie, no i mamy nasz stoperek na żyłce. I ten stoper zabezpiecza nam zestaw przed sunięciem się na skrętkę. To najważniejszym elementem zestawu federowego jest właśnie skrętka. To jest element końcowy zestawu, który służy nam do łączenia naszej żyłki głównej z przyponem, ale przede wszystkim do tego, żeby nasz zestaw w trakcie rzutu się nie plątał. Bierzemy sobie około 30 cm odcinek żyłki. Łapiemy go mniej więcej w połowie i jedną ręką skręcamy sobie skrętkę. Cały czas kręcimy w palcu wskazującym i w kciuku w tym samym kierunku, natomiast druga ręka, w moim przypadku lewa, jest cały czas zablokowana i nie pozwala tej żyłce głównej się skręcać. O, w ten sposób. Zobaczcie. Lewa ręka zablokowana, a prawa kręci nam skrętkę. I teraz możemy sobie troszeczkę zluzować lewą rękę i dokręcamy kolejne centymetry skrętki. W ten sposób. Prosta sprawa. Ta skrętka powinna być nieco dłuższa niż podstawa naszego koszyka, którą założymy sobie na łącznik. Nie może być zbyt długa, bo też będzie sprzyjać plątaniu. Natomiast w moim przypadku będzie to około 12 cm. No i zobaczcie. Mamy bardzo ładną, prostą, sztywną skręteczkę. Dalej musimy ją sobie zabezpieczyć zwykłym węzłem. Może być to ósemka, można po prostu dwa razy przełożyć sobie naszą skrętkę w pętlę do środka. Ja to teraz zrobiłem. Zaciskamy węzeł. Dalej opuszczamy sobie nasz stoper do skrętki, tak żeby ten stoper oparł się nam o węzeł. On zabezpiecza węzeł również przed uszkodzeniem. No i do tego wszystkiego dojeżdża federlink. No i zestaw praktycznie jest gotowy. Dalej, żeby można było sobie nim łowić, dokładamy koszyczek. Tak jak tutaj. Zobaczcie. Ta skrętka ładnie jest odwiedziona pod ciężarem koszyczka w lewo. Sama długość skrętki jest nieco dłuższa, około 2 cm niż podstawa koszyczka. No i do wędkowania potrzebujemy jeszcze przypon, który tutaj w tą małą pętelkę montujemy pętla w pętlę. I teraz pozostaje nam włożyć haczyk w pętelkę. I haczyk w pętelkę przyponu.
Wszystko zaciskamy. Przypon mamy założony, tak prezentuje się gotowy zestaw. I taki tego typu zestaw będzie idealny do łowienia płoci, leszczy, karasi, karpi. Idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie musimy łowić na dystansie powiedzmy 30-35 metrów. Natomiast w następnym odcinku pokażę Wam zestaw zbudowany z plecionki i z feder gumy.